Okej, okay, witam już z mieszkania. I wygląda ono następująco. Film nie będzie zbyt długi, ponieważ mieszkanie nie ma szczególnie co pokazywać. Jest to oczywiście mieszkanie nowe, czyli tylko tynki, tylko wylewki. Ale przejdziemy sobie po całym mieszkaniu, po wszystkich pomieszczeniach, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ono wygląda przed i jak będzie wyglądało po. Tutaj przedpokój wygląda on tak, drzwi wejściowe. Przejście do łazienki. Tu już zestaw podtynkowy. W łazience jest dosyć ciemno, mam nadzieję, że będzie coś widać. Wnęka. Grzejnik. Tutaj miejsce właśnie na toaletę, na ten zestaw podtynkowy. Tutaj miejsce na umywalkę. I tutaj kabina lub wanna. Idziemy do pokoju, tutaj już jest zdecydowanie jaśniej. Pokój wygląda tak. Duże przeszklenia. I wejście na balkon. Idziemy do kolejnego pokoju. A na końcu wejdziemy sobie do kuchni i opowiem wam o pewnym bonusie. I wychodzimy sobie na balkon. Nie wiem, czy wspominałem, że z każdego pomieszczenia, czyli kuchnia i dwa pokoje, możemy wyjść na balkon. Dlatego balkonem przejdziemy sobie do kuchni i już wam opowiadam, o co mi chodziło z tym bonusem. Słuchajcie, każdy, kto kupił mieszkanie w tym bloku, dostał w pakiecie cały komplet drzwi wewnętrznych. Wydaje mi się, że świetny bonus dla nowych właścicieli. Kuchnia wygląda tak. Mały grzejnik, instalacje. I mam nadzieję, że za 3 tygodnie zobaczycie, jak będzie wyglądać już pod koniec. Mieszkanie będzie pod wynajem. Cała wykończeniówka należy do nas. Składanie mebli, wieszanie lamp. Nie ma już co pokazywać. Nie przedłużam, nie przeciągam. Byliśmy tutaj jakiś czas temu, dokładnie chyba 3 tygodnie i 1 dzień. I tak wygląda to samo mieszkanie. Przejdziemy się dzisiaj po nim. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Zaczynamy od przedpokoju. Widzimy już tutaj mamy wieszak. Półka na buty. Drzwi już osadzone. Wszystko pomalowane w kolorze takim, nie wiem, chyba popielu. Drzwi do kuchni, drzwi do łazienki. Duża szafa. Fajne, wielkie płytki, zobaczcie. 120x60. Białe listwy. Oświetlenie, mam nadzieję, że będzie widać. Lecimy do łazienki. Pamiętacie, była to taka ciemna, mała, no klitka powiedzmy. Włączamy światło. I idziemy. Łazienka wygląda tak. Zobaczcie. Świetnie powiększyła nam tutaj optycznie się łazienka. Mówię oczywiście o tym wielkim lustrze. Na dole mamy paski LEDowe, jakieś dodatki, umywalka, toaleta, półka, szyba, przedzielona deszczownica. Część z was może zapytać, dlaczego ta lista tutaj jest i nie ma tutaj też wyszlifowanych kantów. Tak jak wam chyba wspominałem już, mieszkanie będzie pod wynajem. Dlatego ciężko będzie utrzymać tutaj szlifowany winkiel w takim stanie, jakim byśmy chcieli. Tutaj oczywiście będzie, no tutaj jest półka, tak? Także każdy będzie trzymał jakieś kosmetyki. Pomyślcie, że na przykład, nie wiem, to jest nasz flakonik z kosmetykami. Ktoś jakoś go tak, nie wiem, będzie obijał tutaj. No może być ciężko zachować te właśnie szlifowane kanty w takim samym stanie. Jeżeli właściciel będzie chciał tu mieszkać, może to ściągnąć, wyczyścić i będzie taki sam szlifowany kant jak tutaj. Dość o łazience. Lecimy do pokoju. Tak wygląda nasza sypialnia. Biel w połączeniu z takim odcieniem. No powiem wam, że byli tutaj już najemcy. Zaczęli zwozić tutaj swoje rzeczy, widać nawet pod oknem. No i ta ściana spodobała się. Duże łóżko, dwie szafeczki nocne, jakaś szafa. Fajny jest też ten pająk tutaj na suficie. Świetnie to wygląda. Widziałem to w kilku miejscach, ale jakoś tak nieszczególnie przykuło to moją uwagę. Tutaj w połączeniu z tą bielą i z tym, nie wiem, ciemnym niebieskim panele. W kolorze takim dębowym. Do tego biała listwa. Pokój nazwany takim, nie wiem, salonem, pokojem dziennym. Wygląda tak. Fajne lampy w podobnym stylu. Jakaś półka na książki. A nasza ściana wygląda tak. Każda ściana jest w jakimś kolorze, każdy pokój to osobny pomysł. I ostatnie już pomieszczenie, czyli kuchnia. Tak jak wam wspominałem, wejście na balkon także z kuchni
zobaczy, jak wyglądają meble i płytki. Płytki to taka mozaika. Nie wiem, czy można ją tak nazwać. Mi się mega podoba. Meble białe, klasyczne, ciemna ściana, lodówka, sprzęty AGD. No cóż, po szafkach nie będziemy patrzeć, bo tu już może najemcy mają swoje rzeczy. Tak wygląda wykończone przez nas mieszkanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli chcielibyście coś takiego u siebie, albo coś innego i powierzyć nam jakieś inne zlecenie, pamiętajcie, że zawsze chętnie to wykonamy. Dzwońcie do nas, piszcie do nas. Trzymajcie się, cześć!